W tym filmie poznamy liczby ujemne. Znacie już liczby dodatnie, tyle że prawdopodobnie nie mówiliście na nie liczby dodatnie, tylko po prostu liczby. Przeanalizujmy jakiś prosty przykład na osi liczbowej. Zacznijmy od zera. Tutaj niech będzie 1, tutaj 2 i tu 3. I te trzy liczby, do których pewnie jesteście już przyzwyczajeni, liczby dodatnie, oznaczają na osi liczbowej, odległość od zera w stronę dodatnią 1 leży w odległości 1 od zera można też powiedzieć że leży o 1 powyżej zera jest liczbą o 1 większą od zera 2 to miejsce o 2 oddalone od zera albo 2 powyżej zera liczby dodatnie to liczby położone po prawej stronie zera po dodatniej stronie albo mówimy też że są większe od zera lub że leżą powyżej zera a liczby ujemne są mniejsze od zera, czyli leżą po lewej stronie zera na osi liczbowej, albo można też powiedzieć, że leżą poniżej zera. Są mniejsze od zera. Na przykład, jeżeli przesuniemy się o 1 w lewą stronę od zera, to będzie to liczba minus 1. Liczba ujemna 1 albo plus 1, liczba dodatnia leży w odległości 1 na prawo od zera. Minus 1 Liczba ujemna leży w odległości 1 na lewo od 0. Jeżeli z tego miejsca przesuniemy się jeszcze o 1 w lewo w stronę ujemną, to będzie to minus 2. I tak dalej. Każda liczba dodatnia po prawej stronie zera ma swój odpowiednik ujemny po lewej stronie 0. I tak jak liczby dodatnie ciągną się w nieskończoność w prawo na osi liczbowej, tak liczby ujemne ciągną się w nieskończoność w lewo na osi liczbowej. Jeżeli mieszkacie w odpowiednio zimnym klimacie i macie za oknem termometr cieczowy, na przykład taki jak ten, to znacie już liczby ujemne. Te dwa termometry pokazują temperaturę w różnych jednostkach. Ten w stopniach Celsjusza, a ten w stopniach Fahrenheita. Wiemy, że temperatura może spaść poniżej zera stopni Celsjusza. Albo jeszcze bardziej, poniżej zera stopni Fahrenheita. Na tych termometrach liczby poniżej zera oznaczone są kolorem czerwonym. Ale są to liczby ujemne, mniejsze niż zero. A liczby ujemne oznaczamy znakiem minus przed liczbą. Na przykład tutaj mamy temperaturę 20 stopni Celsjusza, całkiem przyjemna temperatura. Minus 20 stopni Celsjusza, czyli 20 stopni poniżej temperatury, w której zamarza woda. To zupełnie co innego. To bardzo zimno. To jest 20 stopni powyżej zera. To jest 20 stopni poniżej zera. Każda liczba dodatnia ma swój odpowiednik ujemny. Plus 6 i ujemny odpowiednik minus 6. Liczb dodatnich najczęściej nie oznaczamy znakiem plus. Minus 6 to 6 po lewej stronie zera albo na termometrze poniżej zera. Plus 6 to 6 po prawej stronie zera, albo na termometrze powyżej zera. I na tym w tym filmie skończymy. Może sobie myślicie, że to wygląda jak odejmowanie, albo przynajmniej, że ma jakiś związek z odejmowaniem, albo się zastanawiacie, czy wykonywanie działań na liczbach ujemnych jest takie samo, jak na liczbach dodatnich, ale zajmiemy się tym wszystkim w kolejnych filmach.